Wiele osób mówiło mi, że żebym nie szykowała się, że wrócę do sportu, a na pewno nie w takim, już nie na taki poziom, na jakim byłam. I to była przewrotnie największa motywacja do treningu, jaką ja w życiu miałam. Ja jechałam na igrzyska do Vancouver po naukę i jakby zakładałam, że fajnie będzie się zakwalifikować na te igrzyska, natomiast jakby takie wyniki chciałam robić 4 lata później w Soczi. Łyżwiarstwo szybkie jest bardzo precyzyjnym sportem i bardzo technicznym sportem, gdzie liczą się milimetry. W startach indywidualnych poszło nam bardzo słabo, poszło nam znacznie słabiej niż jakby w całej pozostałej części sezonu. My na tym ostatnim okrążeniu zazwyczaj jednak troszkę zwalniałyśmy. Ta sekunda, dwie, które traciłyśmy na ostatnim okrążeniu, okazały się kluczowe właśnie w wyścigach w Vancouver. W Soczi byłyśmy stawione już w gronie liderek do pretendentek do medalu. Okazało się, że jednak ja mam takie lepsze predyspozycje długodystansowe na tym ostatnim okrążeniu. Mogę jakby wykorzystać bardziej swój potencjał. Tylko będzie na gotów, trzeba stać w bezruchu. Ja pamiętam, że mi kolana tak się trzęsły, że zastanawiałam się, czy zaraz sędzia nie odstrzeli fal startu. Presja była bardzo duża i ten wyścig z Rosjankami to był najtrudniejszy wyścig w moim życiu. I to było bardzo obciążające, bo my też czułyśmy tą presję. W Soczi były już takie bardzo restrykcyjne przepisy, jeśli chodzi o przekraczanie linii, również na prostej. U nas te tendencje do przekraczania tej linii były, więc też pilnowałyśmy się, żeby po prostu nie zostać zdyskwalifikowanym za taki właśnie błąd techniczny. Zawsze jak byłam w domu i miałam te kilka dni przerwy między zgrupowaniami, to trenowałam na warszawskich stegrach, tak. I wymagało to naprawdę odmiennej techniki niż jazda na torach krytych, na takich torach szybkich. Pierwsze buty odlewy, które miałam zrobione, były fantastyczne i jeździłam w nich przez długi czas. Później próbowałam sobie zrobić nowe w innej firmie. Zrobiłam 4 komplety i w żadnych nie byłam w stanie jeździć. Te buty też różnią się od siebie, każda firma ma inny sposób wykonywania takich butów i każda firma też dobiera te buty trochę do preferencji zawodnika. Mogą one być bardziej sztywne, mniej sztywne, wyższe, niższe. Ta skorupa, która jest na dole, jest też możliwość doboru elastyczności tej skorupy. Zawsze po tych treningach na stegnach czułam się taka wzmocniona. Zawsze musiałam więcej siły wkładać tutaj w jazdę. Więcej takiej fizycznej jazdy tutaj właśnie w Warszawie było. I jak wracałam na te szybkie tory, to tak wracałam do tej swojej finezyjnej jazdy, natomiast siła odbicia pozostawała taka warszawska i to dawało też fajne efekty. To są takie naprawdę niuanse, które mają ogromny wpływ na szybkość jazdy. Czuję się spełnionym sportowcem, 2 medale olimpijskie, 2 medale mistrzostw świata i myślę, że trenerzy, z którymi zaczynałam moją karierę sportową, nikt by pewnie nie przypuszczał, że osiągnę aż tyle. Ja też myślę, że moje wyniki przerosły trochę moje marzenia. I tak, jestem spełnionym sportowcem i na pewno kończę ze sportem z taką myślą, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Ja myślałam, że podróżowanie, wiecie, z walizką, z łyżwami i gdzieś tam z rowerem to jest wielkie przedsięwzięcie. Natomiast teraz wysyłanie łódek, wysyłanie koni, to są rzeczy takie zupełnie nowe dla mnie i bardzo fajne. Na pewno tak jak moim sportowym marzeniem był udział w Igrzyskach Olimpijskich, tak moim posportowym marzeniem była praca w Polskim Komitecie Olimpijskim i kontynuowanie tej takiej pasji i drogi z olimpizmem.